długą rozmowę przeprowadził ze mną, a potem na koniec mi powiedział: idź i kochaj. Czas to miłość. To były tak trudne czasy, że w drodze na swój ingres, czyli na objęcie katedry, już szykowano zamach na jego życie. We wrześniu 1953 roku zostaje aresztowany. 3 lata odosobnienia, pilnowania przez ogromną ekipę strażników, bez sprawy, bez sądu. Milionowa rzesza, absolutnie ponad 1 milion ludzi tutaj się zebrało. W promieniu ponad kilometr we wszystkich stronach byli ludzie, głowa przy głowie. Więc oni wszyscy wołali: Królowo Polski, przyrzekamy. Obieramy Marię na nowo Królowo Polski. To jest dzieło właśnie prymasa. Zawierzył cały naród przez ręce Maryi ku Bogu, czyli zabezpieczył, jak powiedział, ten naród polski, swoją ojczyznę w najbezpieczniejsze dłonie Maryi. I mi się wydaje, że właśnie Maryją uratował wiarę narodu w Polsce. Dla mnie i dla mojej rodziny takim wydarzeniem, które uważam, że przeżyliśmy dzięki właśnie temu zawierzeniu Matce Najświętszej, była tragiczna śmierć mojego brata w wypadku samochodowym. Dzięki nauczaniu prymasa Wyszyńskiego, dzięki temu, że cały czas próbuję to wdrożyć w moje życie, mam szczęśliwą rodzinę. Mimo różnych trudności, żyjemy z mężem już 26 lat, mamy cudowne dzieci, mamy rodziców, z którymi mamy silne relacje. No i liczymy na to, że kiedyś będziemy też szczęśliwymi dziadkami. Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość.